Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie lot samolotem MD-80, tudzież 82, bo też widziałem we FlightGear chyba oznaczenie 82. Tak, to jest MD-82, dobra, tutaj to mamy. Tak, także, no bo to jest ogólnie cała seria samolotów MD-80, w tym jest 82, jeszcze tam inne były numery. W każdym bądź razie jest to samolot wykonany głównie przez tutaj Octal 450, czy też właśnie Josh Davidson. Ja pokazywałem już samoloty Josha, znaczy jeden, głównie to był MD-11, ale też Josh pomaga tutaj przy pracy nad Airbusem A320. No i tutaj główne prace wykonał Josh, ale też inni tutaj, Lego Boy, Gary i tak dalej, jeżeli chodzi o modele 3D i tekstury. Więc no tutaj jakby dla mnie, tak, chłopaki, które robią dobre samoloty dla FlightGear, tak jak właśnie MD-11, tak jak właśnie Airbus A320. Także tutaj mamy też MD-80, czyli McDowell Douglas MD-80, a konkretnie model 82. Tutaj możemy sobie zobaczyć jeszcze tylko skróty klawiszowe, także tutaj na wiki ta strona tutaj zbyt dużo informacji nie zawiera. Mamy skróty klawiszowe tutaj od 1 do 6, zmiana widoku, F1, F2 to jest stopniowe sterowanie ciągiem wstecznym, klawisz C, reset widoku, klawisz E, przepustnica na idle, F, przepustnica na pełny ciąg, delete to jest włączenie reversów na maksa, jak i później wyłączenie reversów, czyli ciągu wstecznego, Ctrl B to są spoilery, czyli włączenie spoilerów na maksa albo schowanie spoilerów, i Shift B, standardowy klawisz we FlightGear, czyli hamulec parkingowy, i Ctrl D, rozłączenie autofrottle, i Shift D, rozłączenie autopilota. No i mamy jeszcze Ctrl G jako take off go around, czyli toga. I jeżeli tu mamy jeszcze informacje, to tak, mamy model dynamiki lotu JSB SIM, status samolotu wczesna produkcja, no i rzeczywiście jest to wczesna produkcja, oczywiście to też wynika z gwiazdek, ale tak, jeżeli chodzi o model dynamiki lotu, to mamy 4:5, jest całkiem dobrze, tam jeszcze brakuje jakichś danych testowych, żeby ten model dynamiki lotu dostał 5:5, czyli nie ma pewnie danych z jakichś tuneli aerodynamicznych i tak dalej, żeby poprawić ten model dynamiki lotu jeszcze na maksa. Systemy tylko 3:5 i rzeczywiście tam w systemach jeszcze sporo brakuje, tak samo kokpit 3:5, no i rzeczywiście kokpit jeszcze jest do poprawy, jeżeli chodzi o tekstury głównie, i też tam brakuje pewnych elementów przełączników. No i model zewnętrzny 4:5, też nie maksymalnie, też tam pewnie brakuje paru elementów, nie ma na przykład otwieranych drzwi, może dlatego nie ma jeszcze 5:5. No i mamy wsparcie tylko dla Canvas, tutaj mamy repozytory, możemy tutaj sobie z tego repozytorium na GitHubie pobrać cały ten kod źródłowy tego samolotu. Możemy dać sobie tutaj download, bo nie mamy release'ów, więc musimy się posłużyć tutaj download, i musimy też pamiętać, żeby usunąć tutaj stąd myślnik master, tak, jeżeli będziemy sobie używać tego download, albo możemy sobie pobrać tutaj z linka, jeżeli mamy Gita zainstalowanego, możemy pobrać sobie bezpośrednio z GitHuba. Dobrze, także tak tutaj to wygląda na stronie wiki, jeżeli chodzi o ten samolot. Jeżeli sobie teraz przejdziemy do FlightGeara, ja już ten samolot mam tutaj zainstalowany, jak sobie zobaczymy tutaj, tak on tutaj wygląda. Mamy tutaj dwie pozycje, czyli mamy dwa warianty tego samolotu. Główna różnica polega na tym, że mamy wersję analogową, jeżeli chodzi o kokpit, albo wersję elektroniczną. Także tutaj kto co woli, jeżeli ktoś woli old school, to można sobie wybrać analog. Tutaj chodzi o to, że wersja analogowa ma sztuczny horyzont, jak i żyroskopowy wskaźnik kursu, po prostu analogowy, a tutaj wersja elektroniczna, no po prostu mamy wyświetlacze elektroniczne, które wyświetlają nam sztuczny horyzont, jak i navigation display. Jeżeli chodzi o silniki, to są to dokładnie te same samoloty. Tu mamy silnik Pratt & Whitney. No ja sobie wybiorę ten samolot z wyświetlaczami elektronicznymi. I tutaj jeszcze możemy sobie zajrzeć, co my tu mamy. Mamy tylko jeden obrazek. Tak, tu mamy też oceny, mamy też autorów i tyle. I tak, jeżeli chodzi o lokalizację, ja tutaj wystartuję sobie z lotniska w Sztokholmie. Tutaj akurat to lotnisko znajduje się dosyć daleko od Sztokholmu, ale tak, jest tutaj Sztokholm Arlanda.
i sobie z tego lotniska wystartuję, z tym, że tutaj coś jest nie tak, bo nie pokazuje nam parkingów, a w samym symulatorze parkingi już mi pokazuje, więc nie wiem, co jest z tym launcherem, ale no, nie pokazuje mi parkingów, więc ja tutaj sobie wskażę pozycję używając Google Maps. No i mam tutaj na Google Mapsach znalezione to lotnisko. Tak, tu jest to lotnisko, Sztokholm jest gdzieś tutaj na południe, o, tutaj mamy Sztokholm, jak widać całkiem odległe lotnisko od miasta. Ale dobra, tutaj gdzieś sobie wskażemy, a może gdzieś tutaj sobie wskażemy miejsce parkingowe. No, o, zaznaczymy sobie ten punkt, tu mamy współrzędne geograficzne, skopiujemy i wracamy do FlightGeara, idziemy w ustawienia i tutaj sobie dopiszemy lat równa się, wklejamy, tutaj to usuwamy, myślnik, lon równa się, tak, mamy współrzędne geograficzne, dobrze. Co tu sobie jeszcze zobaczymy, środowisko, tak, dajmy sobie wschód, zima, tak, zobaczymy sobie przelot zimą i rzeczywista pogoda, dobra, lećmy. No jak widzicie, uruchamiam to w wersji FlightGeara 2020.3.13 i to jest ostatnia stabilna wersja. I to jest też minimalna wersja FlightGeara dla tego samolotu, po prostu ze starszą wersją nie będzie się dało tego samolotu uruchomić. Tu mamy powitanie, powitalne okienko, na razie je usunę. Tak, także ja w ogóle chciałbym nagrać ten film w wersji deweloperskiej FlightGeara, bo wtedy no, są lepsze efekty graficzne, przede wszystkim ten samolot wtedy oświetla nam tutaj światłami lądowania, oświetla nam płytę startową. Tutaj w tej wersji stabilnej takich efektów graficznych nie mamy, także troszkę gorsza będzie grafika. No ale niestety zrezygnowałem z wersji deweloperskiej, żeby nagrywać w deweloperskiej, bo tutaj okienko radia często mi się crashowało, a ja tutaj będę używał tego okienka radia, no bo tutaj kokpit tego samolotu jest na tyle źle zrobiony, że trzeba tego okienka radia używać, bo tutaj powinniśmy mieć nastaw częstotliwości radiowych, czy też squawk. Tutaj właśnie tych elementów nie ma. Tu powinniśmy mieć MCDU, też nie ma tutaj MCDU, powinniśmy tu mieć na środku radar pogodowy, też jeszcze nie jest modelowany. Tu powinny być wajchy do gaszenia pożarów silników, też tego nie ma. No i jeżeli chodzi o tutaj overhead, to też to wszędzie, gdzie mamy taki ten czarny overhead, tu powinny być przełączniki, bezpieczniki, tu jeszcze jakieś systemy do presuryzacji, do elektryki. Tak, także tutaj brakuje dużo rzeczy. Tu na dole powinny być wyświetlane komunikaty, jakieś warningi, errory, że coś nie działa. Tu niestety żadnych takich komunikatów też nie mamy. No mamy taki dosyć skromną część tylko overhead panelu. Także tutaj jeszcze kokpit, jak widzimy, no brakuje tu dużo elementów. No tutaj też, jeżeli chodzi o grafikę, to powinny być jeszcze tutaj takie różne elementy, typu jak wajcha do otwierania okna, czy nie wiem, maska tlenowa. No brakuje jeszcze wielu rzeczy, no ale tutaj kokpit jest w trakcie też, no cały samolot jest jeszcze we wczesnej fazie produkcji, więc tu na przykład nie mamy tekstur, to też nie wygląda jeszcze dobrze. Ale da się latać tutaj już kokpit, to co ma, to już da się na tym latać, mamy podstawowe przyrządy potrzebne do latania. No i widok zewnętrzny, tutaj akurat mam malowanie skandynawskiej linii SAS, no bo też będziemy właśnie lecieli tutaj sobie ze Sztokholmu do Kopenhagi w Danii. I tutaj jeżeli chodzi o scenerię, to mam tutaj scenerię właśnie tego lotniska specjalnie zainstalowaną, bo normalnie tutaj żadnych budynków byśmy nie mieli, więc scenerię też sobie dodatkowo pobrałem. Dobrze, jeżeli chodzi o sam samolot, jeżeli chodzi o pomoc tutaj, to w pomocy za wiele nie ma, nie mamy checklist, nie mamy samouczków. Pomoc dla tego samolotu to jest tylko ogólna klawiszologia we FlightGeara, także wszystko co potrzebujemy to mamy tutaj bardziej z menu dla tego samolotu, mamy 4 nowe pozycje. No i mamy to okienko, typowe okienko konfiguracyjne, które znamy od tych autorów z innych samolotów, jak Airbus, jak MD-11, gdzie mamy właśnie predefiniowane przyciski, na przykład możemy sobie dać od razu, żeby był przygotowany do uruchomienia silników. OK, już jest tutaj coś pozapalane. Ja oczywiście też pokażę, jak to uruchomić, jak uruchomić ten samolot cały od początku. Tak, ale tu pokazuję, że mamy te opcje standardowe. Mamy domyślnie też włączone koła, znaczy klocki pod koła. Możemy też włączyć sobie external power i powietrze też z zewnątrz. I mamy też tą opcję klawiszy, dzięki którym będziemy mogli się przełączać. Tak, bo normalnie bez tego checkboxa to 1, 2, 3, 4, 5, 6 to sobie zmieniamy kamerę. A jeżeli to sobie zaznaczymy, to oznacza, że 1, 2, 3, 4 i tak dalej to nam steruje teraz wolantem samolotu. Także jeżeli potrzebujemy sterowania klawiaturą, to sobie zaznaczamy tego checkboxa. Ja nie potrzebuję, ja będę tutaj używał fizycznego mojego wolantu, więc
tutaj 1, 2, 3, niech mi zmienia widoczki, bo to też jest przydatne. Tutaj część checkboxów jeszcze nie działa, wszystko jest jeszcze w fazie produkcji, tak samo IRS-y nam się tutaj nie wyrównują automatycznie, nie ma takiej, znaczy wyrównują się automatycznie, ale nie ma opcji tutaj, żeby nam się wyrównywały z opóźnieniem. Także tu jeszcze nie jest to zrobione. Też możemy wybrać oś sterową dla koła przedniego, ale tutaj nie da się tym sterować jeszcze tym kołem. Możemy też wybrać sobie, jak ma wyglądać Fly Director tutaj na tym wyświetlaczu. Domyślnie jest taki trójkącik, możemy sobie wybrać krzyżyk, także kto co woli. Ja sobie zostawię domyślnie. No i co, mamy tu jeszcze z takich ważniejszych opcji to częstotliwość tych wyświetlaczy, Primary Flight Display i Navigation Display, 20 klatek niech będzie i tu są informacje o samolocie. Mamy też tutaj wybór malowań, gdzie to okienko, tu mamy wybór malowań, jest ich trochę, ja tu już sobie zostawię tego SAS-a skandynawskiego. Dobrze, możemy sobie zrobić odlodzenie samolotu, tu zaznaczmy sobie i de-icing. Jest szybkie odlodzenie, nie mamy niestety animacji tutaj odladzania przez jakieś tam pojazdy odladzające. I mamy flight controls, czy tutaj widać, no ciekawe, nie reagują nam tutaj te suwaki. I mamy też failursy, tak, możemy sobie zrobić jakieś uszkodzenia i o, tutaj widzimy, coś działa, tak, APU generator wyłączyłem, baterii wyłączyłem, uszkodziłem, więc tutaj failursy pewnie działają, te co są. No nie ma popularnego też pożaru silnika, nie możemy gasić pożaru i tak dalej, więc takich jeszcze failursów tutaj nie ma. No dobrze, tyle z okienka. Tu mamy oczywiście znak zapytania jeszcze z klawiszologią, jeżeli potrzebujemy szybki podgląd, także to jest to, co pokazywałem na stronie Wiki, więc tu chyba nic nowego nie ma. Dobra. Mamy też route manager, będziemy sobie ustawiać trasę i to sobie zaraz zrobimy. Mamy też panele 2D, czyli możemy to sobie w osobnych okienkach te wszystkie tutaj wyświetlić wyświetlacze, ale to też możemy łatwiej jest po prostu kliknąć tutaj sobie to tworzyć, niż tutaj szukać tego w menu. Ale to też fajne, mamy panel dla autopilota, właśnie taki realistycznie zrobiony, bo mamy też panel legacy, który jest no taki flight gearowy, że tak powiem, czyli z przycisku flight gear, ale tu mamy wszystkie opcje dostępne też pod ręką. Ja sobie akurat lubię używać tego panelu 2D, o tego realistycznego i będę go sobie używał podczas lotu. W utilsach jeszcze mamy wybierz malowanie, pushback, wypychanie, sobie zobaczymy później i no i też failersy, dobra. Dobrze, to ja tutaj będę powoli uruchamiał samolot i przy okazji później zobaczymy sobie, omówimy tu sobie te pewne elementy kokpitu, także może tak, ja sobie tutaj włączę Cold and Dark z powrotem. Dobrze, jest Cold and Dark. No i tak, pierwsza rzecz to oczywiście mamy też pewnie klocki pod kołami, tak, są włączone, dobra. Pierwsza rzecz, idziemy sobie na overhead panel, tutaj mamy battery switch, włączamy sobie baterię, to nam da na razie tylko tyle, że nam się podświetlą lampki tutaj od podwozia. Widocznie jest jeszcze za mało zasilania, żeby inne elementy działały, no ale po tym możemy poznać, że bateria jest włączona. Możemy sobie włączyć external power. Włączymy sobie zasilanie zewnętrzne i teraz na overhead widzimy, że mamy podświetloną lampkę external power available, czyli jest dostępne zasilanie zewnętrzne. No i teraz wystarczy tutaj włączyć te styczniki, żeby zasilić sobie samolot. Tak, tu mamy external power prawą szynę i, znaczy tutaj lewą szynę i prawą szynę i mamy już zasilanie całego samolotu. Tak, mamy tutaj podświetlone już inne elementy kokpitu. No jeszcze taki overcheck cockpit to sobie robimy tak, że tak sprawdzamy, że przepustnica jest w idle, no tutaj już mi moja przepustnica fizyczna troszkę szwankuje. Tak, także jest przepustnica w idle, klapy są podniesione, spoilery podniesione, hamulce tutaj kół są ustawione w off i hamulec postojowy, dobrze, na razie jest zwolniony, ale mamy klocki pod koła. I dźwignia podwozia jest w dole, ok. Teraz jeszcze sobie włączmy tutaj po stronie tutaj kopilota, mamy przyłączniki do świateł i tu mamy, włączymy sobie światła pozycyjne,
Tu mamy trzy stany tego przełącznika, że mamy światła pozycyjne, możemy też dać both, czyli jeszcze światła stroboskopowe. No ale stroby sobie włączymy dopiero jak będziemy wtaczać się na pas. Tu mamy jeszcze światła beacon, ale to sobie włączymy później, przed uruchomieniem silników. Na razie sobie włączamy tylko pozycyjne, żeby też dać tutaj znać ludziom na zewnątrz z obsługi, że sobie tutaj siedzimy w samolocie i w nim operujemy. I teraz sobie ustalmy trasę przelotu, ale najpierw jeszcze sobie odsłuchajmy, skąd wystartujemy, czyli włączmy sobie ATC w zasięgu, nasze lotnisko i dajmy ground. Dajmy sobie departure information. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Stockholm Ground, departure runway 26 wind 260 degrees, 8 knots, QNH 101 power hectopascal. Dobrze, pas 26. Nie to. Power dew point minus 11 visibility 9 kilometers, clouds scattered at 5637 feet. Ustawmy sobie ciśnienie 2995, tutaj 295, ok. Tak, także tutaj mamy wysokościomierz, co ciekawe mamy też, no, bardzo mi się to podoba, że mamy też ciśnienie w milibarach, czy też w hektopaskalach, jak i w calach słupka rtęci, więc możemy tutaj operować na tych dwóch wartościach. Tu mamy też wysokościomierz zapasowy i co dobre jest też to, że tutaj kręcąc nastaw ciśnienia na jednym wysokościomierzu automatycznie też nastawia się na drugim, więc nie trzeba tutaj robić tego dwa razy. Dobrze, mamy pas 26 i nasze lotnisko docelowe. Lotnisko docelowe będzie, to będzie lotnisko w Danii, Kopenhaga, kod ICAO, Echo Kilo Charlie Hotel. Echo Kilo Charlie Hotel. Możemy też sobie zobaczyć metar tego lotniska. Echo Kilo Charlie Hotel. I tak, mamy metar. Mamy tutaj wiatr 350, więc chyba najlepiej będzie lądować na 30. Podejście ILS 30. Dobrze, wybierzemy sobie teraz jakieś CD stary, o ile mamy. Zobaczmy, tak, coś tutaj jest. Tutaj za bardzo, o, to jest dużo tych starów. I bardzo dużo. No, wybierzmy coś, ale zobaczmy sobie na mapce, jak to wygląda, tak. Zobaczmy, co my tutaj naklikaliśmy. Tu w ogóle mamy, tak, tu będziemy startować z tego progu. Więc muszę tutaj w prawo kołować i jak ja tu wylecę. Ok, wylecę sobie tutaj tak na wprost. To nawet chyba jest dobry seat. Możemy tak sobie wylecieć i tutaj na pas 30 to będzie z tej strony. Tutaj coś jest nie tak, tak? Mam jakieś przerwanie. Coś jest nie tak tutaj z tymi. Prawdopodobnie to będzie z nawrotem, tak? To jest pętelka z nawrotem. Ale zobaczmy sobie jeszcze inne tutaj stary. No te przerwanie ewentualnie by trzeba było usunąć. O, tu też jest coś nie tak. No dobrze, wybierzmy sobie tutaj może tego stara, żeby już nie szukać więcej. Tylko trzeba go jakoś naprawić, bo coś... Nie wiem, czy autopilot sobie poradzi, że nie mamy tutaj połączenia. Może być coś nie tak, więc tu mamy Venom punkt, to jest ten. Dalej mamy wektor i to jest ten punkt, a gdzie jest IF-30, później mamy, ok, więc IF-30 będzie chyba w tym samym punkcie, co ten wektor. A usuńmy na przykład wektor. Tak, tu mamy IF-30, nam mówi, że musimy być na 3000, to usuńmy sobie wektor. O, już jest lepiej. No ok, wykonajmy sobie takie podejście. To 5000, 3000, dobrze. No jeśli chcemy, możemy jeszcze tutaj sobie poustawiać. No, rozszerz się okienko.
Okienko da się powiększać, tylko trzeba trafić. O, dajmy sobie fixy. Możemy sobie jeszcze tutaj jakieś dodatkowe punkty na trasie ustawić. Na przykład tutaj sobie ustawię ten punkt. Tu mamy ostatni ARS, tak? Tak. Tu będziemy mieli Tinka. Tinka. OK. O, dajmy sobie ten. Moknij. No i może polećmy na ten. Perry. Dobra. Dobrze, niech będzie coś takiego. I to, jeśli chodzi o constraity, to mamy w Venom 5000, a Venom to jest... No, tu jest Venom 5000, dobra. Dobrze, niech będzie taka trasa. Dajmy sobie, aktywujmy sobie ją teraz, czyli zaznaczamy pierwszy punkt, dajemy activate, ok. Jeszcze wysokość, dajmy sobie na przykład 30 tysięcy, lecimy na zachód, więc niech będzie parzyście, 30 tysięcy. Tutaj ten samolot, maksymalny pułap to jest tak około 37 tysięcy, ale tutaj nie chcę zbyt wysoko się wzbijać, może wystarczy mi te 30 tysięcy, powinno wystarczyć. Dobrze, dajmy close. Tak, jeżeli chodzi o paliwo, to też zobaczmy tutaj paliwo, nie tutaj, wyposażenie, paliwo ładunek, tak, tu mamy niecałe 6000 funtów w lewym zbiorniku i prawym i centralny zbiornik mamy pusty i to paliwo powinno mi wystarczyć na ten przelot, więc nie będę tutaj paliwa zmieniał. Tu mamy też informacje o ilości paliwa, tu mamy właśnie lewy zbiornik, prawy zbiornik, centralny zbiornik i centralny jest pusty. Sumaryczna ilość paliwa prawie że 12 tysięcy funtów i waga całkowita samolotu, tak? Tu mamy jeszcze wskazania dla full flow, tak? Przepływ paliwa w funtach na godzinę, podziałka razy 1000. No w tej chwili paliwa nie zużywamy. I co? Możemy sobie jeszcze zresetować te wartości. Tu mamy ile już paliwa żeśmy zużyli. Ja mogę to teraz zresetować tym przełącznikiem. O, i widzimy, że Moje zużycie paliwa się zresetowało, więc dzięki temu będziemy mogli sobie monitorować, ile żeśmy funtów paliwa na każdy silnik zużyli. Ok, także paliwo załatwione. No i cóż, uruchommy sobie APU teraz. Tak, do uruchomienia APU to raz, że potrzebujemy włączyć sobie tutaj tą pompę startową, pompę paliwa. To musi być zawsze włączone podczas startu APU czy podczas startu silników głównych. Później możemy to wyłączyć i... Tu mamy ogólnie panel do APU, jak i wskazania, tutaj nasze zegary do APU. Tu mamy obroty APU w procentach oraz temperaturę spalin w stopniach Celsjusza razy 100 podziałka. No i w sumie tutaj musimy włączyć, o tu mamy przełącznik master. Jest 300 nowy, teraz jest w stanie off. Możemy dać w run, ale teraz jeszcze APU nie działa, bo musimy zrobić start. I do startu musimy przytrzymać troszkę ten przełącznik, żeby tutaj ta wskazówka zaczęła nam iść i się obracać. O, i widzimy, że wskazówka idzie. Potrzymam sobie jeszcze troszkę tak do 10 może procent, mogę puścić i... No i widzimy, że APU nam się rozkręca. No i to troszkę potrwa, ja tu przyspieszę może czas. Ok, APU się rozkręca. I wchodzi na 100%. Jest 100% i mamy przycisk teraz dostępny, lampeczka się świeci, APU Power Available, czyli mamy dostępne zasilanie z APU, no bo mamy na 100% nam się rozkręciło. No i teraz możemy zawrzeć te styki APU bus prawy i lewy, żeby włączyć zasilanie z APU. A to oznacza, że już możemy odłączyć zasilanie External Power. I tu sobie to wyłączę i wyłączymy external power. Tutaj włączmy sobie od razu pompy paliwa. Tu mamy tylne pompy paliwa, trzy przełączniki, a tu mamy przednie pompy paliwa. No i mamy dla lewego zbiornika centralnego i prawego.
Z tym, że dla centralnego nie musimy włączać, bo mamy pusty zbiornik, więc w zasadzie nie ma co pompować. Tak, jeśli chodzi jeszcze o APU, to sobie tutaj włączmy powietrze pobierane z APU. Będzie nam potrzebne do rozruchu silników. W tej chwili to powietrze leci na paki, więc mamy klimatyzację. Tak, też widzimy tutaj ciśnienie, że mamy pneumatyka, czyli nasze ciśnienie powietrza pobierane z APU działa. Mamy tutaj te 4 PSI, więc jest OK. Ja tu sobie jeszcze wyłączę klocki już spod kół i włączymy sobie, tutaj mamy przełączniki, co jest bardzo ważne. Tutaj mamy przełączniki do hydrauliki. Ja sobie włączę teraz pompę hydrauliczną pomocniczą i użyjemy sobie hamulca teraz postojowego. Także tutaj ten przycisk w pozycji górnej oznacza, że hamulce są zaciągnięte. No i co ciekawe, tutaj mamy właśnie przełączniki do hydrauliki i musimy je sobie też włączyć. W czasie lotu te górne musimy włączyć na pozycję H, i co da nam 3000 PSI dla hydrauliki. Mamy też przełącznik transfer, który będzie transferował ciecz między układem pierwszym a drugim. Więc jeżeli będzie potrzeba, to możemy sobie zrobić transfer. Jeżeli jakiś układ nie będzie działał, to chociaż jeden z nich będzie zasilał oba. A jeżeli będzie wyciek, to lepiej transferu nie załączać, tak, bo nam wycieknie cały płyn hydrauliczny. Ale dobrze, na razie dałem sobie tylko pompę pomocniczą. Ona działa na prąd, która nam tutaj zasili na przykład hamulec i no w ogóle hydraulikę, tak, będzie nam działała hydraulika cała, czyli też klapy, czyli też wszelkie powierzchnie sterowe będą nam działać dzięki tym tutaj pompom hydraulicznym. No i dobra, możemy uruchamiać silniki, wypychać się, myślę, i do tego celu, tak, najpierw jeszcze włączmy sobie tutaj, przygotujmy się do uruchamiania silników, bo tu jeszcze musimy włączyć z tyłu, mamy coś takiego jak Pneumatic CrossFit Valve Open, czyli takie zawory dla pneumatyki i tutaj w tej chwili one są zamknięte, co oznacza, że sprężone powietrze leci na paki, a jeżeli to sobie damy open i musimy dać open do rozruchu silników, to wtedy sprężone powietrze będzie kierowane na silniki i dzięki temu będzie można je rozkręcić. No tutaj trzeba to robić ręcznie. Dobrze, coś jeszcze? No tutaj jeszcze mamy oświetlenie, ja sobie je włączę. Tak, tu mamy podświetlenie podpisów na przyrządach, tak samo tutaj zegary sobie podświetliłem i tu możemy sobie też podświetlić te zegary i tutaj dla kopilota też sobie podświetlę te zegary i na autopilocie też możemy sobie tutaj podświetlić te przełączniki. Dobra. Dobrze, zróbmy request engine start. Aha, ale jeszcze sobie zobaczmy, jak będziemy się wypychać, bo od razu sobie włączymy wypychanie. I z tego, co pamiętam, to musimy chyba tutaj tam na koniec tego pasa jechać. Zobaczmy jeszcze tutaj mapę. Tak, musimy tutaj się wypchnąć. Dobrze, to ja tutaj zakręcę sobie tyłem w lewą stronę i pojedziemy tutaj na tą drogę kołowania i będziemy sobie tam kołować dalej. Dobra. Dobrze, pushback. Podłączymy sobie pushback. Zróbmy sobie jeszcze request engine start. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Stockholm Ground, startup approved, departure runway 26QNH101 Fower Hectopascal or 29.95. Dobrze, mamy pozwolenie. Włączymy sobie światło beacon tutaj. OK. Światło beacon. Tak, jest, czerwona lampka. Jest to symulowane. Dajmy sobie teraz. A jeszcze sobie na panel górny zobaczmy, tak, musimy tu przygotować. Dajmy sobie tutaj ignition, mamy przełącznik, musimy dać tutaj w pozycję dolną do startu. Tak, teraz jest override, off i start. I później sobie tutaj starterem uruchomimy silniki, dobra. Więc teraz dajmy sobie wypychanie, wyłączmy hamulec postojowy. OK, w dół zwolnione hamulce i wypychanie. Dajmy sobie routa, jak ma na tu wypchnąć, tu niech sobie nam wykręci coś takiego, dajmy start, dobrze, jest wypychanie, no i uruchommy silniki, czyli uruchommy sobie prawy,
dajemy tutaj start i obserwujemy N2, tu mamy obroty dla silnika drugiego N2, tu mamy dla pierwszego N2. Tak jak N2 dojdzie do około 20%, tak, tu mamy obroty w procentach naszych turbin, tu mamy N1 też się troszkę rozkręca już. Jak dojdzie do 20% i mamy 20%, otwieramy zawór paliwa dla silnika drugiego. Dobrze, zawór paliwa poszedł i widzimy, N2 rozkręca się jeszcze lepiej, N1 też się rozkręca. Tu mamy ciśnienie oleju i ciśnienie nam rośnie dla silnika drugiego. I też mamy tutaj wskazania temperatury spalin EGT dla silnika drugiego. Tak więc w sumie, jeżeli chodzi o tutaj zegary dla silników, to cała ta kolumna i te dwa wskaźniki dotyczą silnika prawego, a tu z lewej strony dotyczą, tak jak są zdublowane dla silnika lewego. Dobrze, tu jesteśmy już wypchani. Możemy dać pushback, wyłącz, hamulec postojowy włącz. I odpalamy silnik drugi. Tutaj dajemy teraz starter lewego silnika. I teraz obserwujemy N2 dla lewego silnika też, aż dojdzie do 20% i wtedy otwieramy zawór z paliwem. I jest 20%, otwieramy zawór z paliwem. I silnik się rozkręca dalej. No i wygląda ok. Ciśnienie oleju też jest ok. Wskoczyło na zielone wartości. N2 rozkręcona, N1 tak troszkę też jest ok. EPR, czyli nasz tutaj wskaźnik mocy silnika, będziemy się właśnie posługiwać tutaj w tym samolocie tymi wskaźnikami, tak, EPR od Engine Pressure Ratio, czyli taki no, stosunek ciśnienia w silniku. I to jest stosunek ciśnienia na wylocie silnika do ciśnienia na wlocie silnika. Więc tutaj jak będziemy zwiększali moc, to ten stosunek będzie nam rósł, więc tutaj im wyższa wartość, tym większa moc silników. Tutaj też warto wiedzieć, że mamy taki ogranicznik, tak na pomarańczowo, taką strzałką zaznaczony. I ten ogranicznik sobie ustalamy też tutaj tymi przyciskami. Teraz mamy takeoff, tak? Tryb takeoff i tu widzimy EPR limit. I w tej chwili tym przyciskiem takeoff ja sobie oznaczam, że limit tutaj tego, tej pracy silników ma być na ten, że ten stosunek ma wynosić 1,95. Jeżeli sobie tutaj zmienimy, o, to widzimy, że ten ogranicznik też nam się tutaj zmienia, przełącza i ta wartość limitu też nam się zmienia. Tak tutaj dla cruise mamy 1,82, czyli jest większe ograniczenie, a to dlatego, że przy już przelocie nie musimy mieć tak dużej mocy silników, ale do startu musimy mieć dużą, do go around mamy jeszcze większą, 1,62, tu mamy 1,63. Tak, i tu mamy właśnie takie stany jak właśnie takeoff, tu mamy takeoff flex, ale tu jeszcze nie jest to zamodelowane chyba, bo właśnie tu mamy no mode, nie wiem czy tutaj flex będzie obsługiwany w przyszłości, ale jak na razie nie da się chyba ustawić temperatury flex, więc ten przycisk nie działa. I mamy przycisk dla go around, jeżeli będziemy odchodzili na drugi krąg, to możemy sobie włączyć ten tryb, żeby ograniczenie było większe. MCT to jest praca na jednym silniku, jeżeli nam padnie jeden z silników, to przełączamy się na ten tryb ograniczenia EPR-u na 1,97. Tu mamy tryb do clamp, do wzbijania i cruise do przelotu już normalnego. Dobrze, ja dam sobie teraz takeoff, tak, bo jesteśmy przed startem, będziemy startować. Także tak tutaj to wygląda. Tu mamy jeszcze jakiś przełącznik do automatycznego trzymania tutaj tego ogranicznika. Ja sobie to trzymam na auto. No co do silników jeszcze, to co my tu mamy, mamy jeszcze temperaturę paliwa w stopniach Celsjusza. No w tej chwili jest chyba około 0 stopni, ale oczywiście im wyżej, to ta temperatura będzie ujemna. No też warto wiedzieć, żeby nam paliwo nie zamarzło, chyba tam zamarznie, jak będzie więcej niż minus 40 stopni. Tu mamy wskaźnik dla wychylenia klap, tutaj akurat klapy są up. Tu od razu sobie włączmy hydraulikę wysoką, czyli na około 3000 PSI. Pompę pomocniczą teraz możemy wyłączyć. O, teraz jest off. I ja sobie jeszcze włączę
Ops, włączę sobie ten transfer, żeby też płyn hydrauliczny się mieszał między układami. Dobra. Także jest hydraulika, dzięki czemu będą nam działały klapy, podwozie i tak dalej. Bez tych przełączników będziemy mieli problem, tak? Nie będą działały podstawowe tutaj elementy samolotu. Dobrze, włączmy światło taxi. Tu mamy światła taxi i światło lądowania, które zaraz później sobie włączymy, ale też możemy wyłączyć APU, bo już mamy silniki uruchomione, więc tutaj wyłączamy zasilanie z APU, zasilanie jest teraz z silników. Możemy wyłączyć pompę startową, możemy wyłączyć ignition, no dajmy sobie override, jest ok, wyłączmy też tutaj te startery. Pompy paliwa zostawiamy. I tutaj APU bleed też dajemy w off i master idzie w off, czyli do góry. No i APU się wyłączyło, tak? Mamy wskaźnik na 0 i EGT spada, lampka nam zgasła, nie jest dostępne. Tu mamy jeszcze ciśnienie dostępne, a to dlatego, że jeszcze musimy sobie tutaj wyłączyć te zawory, dać w off. Teraz ciśnienie idzie na paki, a nie na rozruch silników i te ciśnienie nam tutaj spada. No i dobrze. Także tutaj wszystko skonfigurowane. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o ten panel, włączmy sobie flight directory dla kapitana i kopilota. Tak, i tu przy okazji, jak włączymy flight directory, wyświetlają nam się informacje co do autopilota, w jakich trybach jesteśmy pracy. I tutaj mamy cztery pola, w których się informacje wyświetlają. Pierwsze pole to będzie co do pracy przepustnicy, jak i prędkości, utrzymywania prędkości. Ja tu sobie włączę panel 2D, ustawmy sobie prędkość, tutaj z shiftem szybciej się kręci, 250. Tak, 250. Tu widzimy na prędkościomierzu ogranicznik się nam, znaczy nie ogranicznik, tylko nastaw się ustawił na 250. Ogranicznik jest tutaj, tak? Tutaj tej biało-czerwonej wskazówki nie powinniśmy przekraczać, jeżeli chodzi o prędkość samolotu. I jeszcze mamy tutaj zapasowy prędkościomierz. Mamy tutaj, tak, jeżeli chodzi o autopilota, to omawiałem, tutaj mamy pierwszy boksik, to jest co do prędkości. Teraz nic nie mamy, ale jak sobie tutaj będziemy tym oprawiać, to zobaczymy, że będzie nam się tutaj to coś wyświetlać. Drugi boksik mówi, co jest uzbrojone, w tej chwili nic nie jest uzbrojone. Trzeci boksik nam mówi, co do kursu, co mamy ustawione, w tej chwili mamy ustawione heading hold, czyli utrzymuj kurs jako heading. A możemy też sobie wybrać heading i powiedzieć, jaki ma trzymać, i możemy sobie też włączyć nawigację. Tu będziemy mieć wtedy inne informacje, wtedy wyświetlane, zobaczymy podczas lotu. I mamy kolejny boksik, to jest alt hold w tej chwili, czyli co do wysokości, utrzymywania wysokości. Tu możemy mieć wybrany też vertical speed. Mamy teraz alt hold, czyli trzymaj wysokość. No i co do wysokości, tak, to tutaj mamy prędkość pionową, wskazanie. Podziałka razy 1000, czyli jedynka to jest 1000 stóp na minutę, dwójka 2000 stóp na minutę i tak dalej. Tak, tu mamy wysokościomierz, co już mówiłem, a tu mamy wysokość decyzyjną, decision high, te chwili ustawione na 200. Tu możemy sobie tym pokrętłem DH tą wysokość zmienić. Dobrze, no i mamy nasz primary flight display. Tu będziemy mieli glide slope'a po lewej stronie, jeżeli będziemy podchodzić do lądowania. Tutaj loka na dole też jeszcze nie ma tej informacji, bo nie jesteśmy podpięci pod żadnego tutaj ILS-a. No ale dobrze, kołujmy, bo ja tu gadam, dajmy sobie request taxi. McDonald Sierra Papa Romeo Oscar Mike Stockholm Ground, taxi to hold short of runway. Okay, jeszcze dostaliśmy squawk. Stockholm Tower at 125.125 when ready. 3-5. You have information, Bravo. 1-4. Dobrze, hamulec zwolniony. Zwiększamy ciąg. No to jestem na śniegu jakby i chyba rzeczywiście topornie rusza z tego śniegu. Dałem tak przepustnicę na 50% i bardzo ciężko rusza. No dobrze, musimy tam kołować bardziej tutaj w prawo. No ale może najpierw wydostańmy się z tego śniegu.
i kołujemy w prawo. I teraz do końca na próg pasa. To już troszkę za szybko, bo mamy asfalt. Dobrze, sprawdźmy hamulce. Dobrze, hamuje. Także tutaj w lewo. W lewo i w prawo, niezłe slalomy. No i tam mamy próg pasa, jeszcze kawałek. Żeby się upewnić, możemy zobaczyć sobie na mapkę. Tak, kołujemy prawidłowo. Dobrze, jesteśmy tu prawie przy progu, więc no nie mamy oznaczeń, gdzie jest ten próg pasa, ale podejrzewam, że gdzieś tutaj się zatrzymam. O, tu się zatrzymamy i poprosimy o zgodę hamulec postojowy i przełączymy się na tower. I ready for departure. To sobie też możemy dać to six. Tak, możemy się wtaczać, więc hamulec zwalniamy, światła lądowania włączamy i tu sobie włączymy światła stroboskopowe. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Stockholm Tower, runway 26 wind 260 degrees, 10 knots, QNH 101 power hectopascal or 29.95 inches of mercury. No to troszkę niedorobione są te drogi kołowania. Po śniegu trzeba, ale dobra. Zdawimy się tutaj. No i dostaliśmy clear for takeoff. Więc dajmy jeszcze klapy oczywiście, dajmy sobie tak 15, tak, dam sobie 15, ten pas nie jest chyba aż tak bardzo długi. Dobrze, są klapy na 15, tryb takeoff, tutaj takeoff ogranicznik, ok, ciśnienie ustawione. No i teraz tak, jeszcze dam pauzę i tak, autopilot, tak, wystartujemy, włączę sobie wtedy autopilota. Włączymy sobie też tryb NAV, żeby autopilot nam trzymał się trasy ustalonej w route managerze. I ustawimy sobie też auto throttle i select speed, żeby prędkość była trzymana na tutaj 250 węzłów. Później sobie jeszcze ustawimy wysokość, ale to już zobaczymy. Dobra. Też tutaj parę akcji trzeba będzie wykonać. Dobra. Także chyba wszystko. Aha, nie wszystko. Tutaj jeszcze dajemy sobie hamulce na reject takeoff i tu trzeba jeszcze uzbroić, dodatkowo trzeba włączyć ten przełącznik i jeszcze uzbrajamy sobie speed brake. Dobra, no to pełny ciąg i startujemy.
Okej, silniki pracują, ok. Pełny ciąg. I nie mamy oznaczeń V1, VR, ale tak przy 120 możemy podnosić. No oczywiście też zależy od naszej wagi. Jest 120 węzłów, więc podnoszę. I lecimy. I podwozie w górę. Dajemy autopilot. O, nie załączył. Nie załączył, bo otrzymałem stery. OK. Dajmy nav. Dajmy throttle, auto throttle, select speed. Włączmy vertical speed i zbijajmy się może właśnie 200, znaczy 2800 stóp na minutę, ok. Dajmy tutaj jeszcze select speed, chyba nam nie działa. No, za chwilę się może włączy, ale dajmy też tutaj clamp. O, teraz będzie chyba. Tak, jest speed, dobra. Mamy nav. Tak, czyli trzyma nam nav track, czyli trzyma nam tutaj nawigację wedle GPS-a. I mamy vertical speed, czyli trzyma opcję vertical speed 2800 stóp. Teraz na minutę sobie ustawiłem. I teraz jeszcze sobie ustawimy wysokość przelotową 30 000. I uzbrajamy środkowy myszy. I tu widzimy teraz, że na pomarańczowo wyświetla nam się uzbrojony alt, czyli uzbroiło nam się, o, 30 miał być, dobra. Tak, jest uzbrojone 30 tysięcy. No i zaraz osiągniemy 5 tysięcy, więc będziemy zmieniali transition level, ale tak, podnieśmy teraz jeszcze klapy. Spoilery rozbrojone, hamulce w off rozbrojone, dobra. Dobrze, mamy transition level, możemy zmieniać nie częstotliwość, tylko ciśnienie na 2992, czyli na standardowe. No tutaj w Szwecji chyba transition level, z tego co pamiętam, jest 5000. No i widzimy teraz speed, trzyma nam 250, to co sobie wybraliśmy i tutaj nam to trzyma. Mamy nav track i vertical speed jest ok. Tu mamy też podświetlenie, że mamy FD, czyli flight director jest włączony i działamy na autopilocie 1, bo mamy jeszcze zapasowego autopilota drugiego i tu mamy przełącznik 1-2, możemy się przełączyć między autopilotami. No i widzimy, że samolot tutaj trzyma naszą trasę. Tutaj jeżeli chodzi o... A jeszcze tutaj sobie wyłączymy światła... Jeżeli chodzi o światła nosowe, bo są już niepotrzebne. I tu wyłączę stroby, dajmy sobie tylko światła pozycyjne. Tak, i tu jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to jeszcze mamy tutaj pokrętła EFIS. Możemy sobie zmienić tryb tutaj tych informacji na approach. Teraz mamy approach, mamy VOR. No tutaj approach nam tylko wyświetla ILS-a. Mamy VOR, mamy map, w tej chwili jestem na map i mamy plan lotu. Widok plan lotu, dajmy sobie map i tu mamy też zasięg, jaki chcemy sobie zobaczyć. O, teraz widzę całą naszą trasę. No, na razie sobie może tak oddalę o na 40 mil morskich, czyli teraz ten łuczek sięga 40 mil morskich. No i jak widać samolot całkiem fajnie tutaj sprawnie na autopilocie trzyma. Ważne jest, że jak włączamy autopilota, właśnie to widzieliśmy, że za pierwszym razem mi się nie włączył, mieliśmy alarm, że autopilot się nie włączył, a to dlatego, że trzymaliśmy stery, mieliśmy wychylony wolant. Musimy po prostu zostawić wolant w spokoju i wtedy załączyć autopilota. Z tego co zauważyłem. Dobrze, 10 tysięcy minęliśmy, wyłączę światło lądowania. Tutaj jeszcze chcieli, żebym się skomunikował. Tutaj na częstotliwość wejdźmy 123.75. Ja to czytam sobie z tego, na co się trzeba dostroić. Tak, musimy mieć... No i dobrze. Ale tu jesteśmy approved, więc nie trzeba się zgłaszać do CTR-a. Dobrze, mamy też powyżej 10 tysięcy, więc ja przyspieszę też tutaj lot do 30 tysięcy. No tutaj z shiftem szybciej, o. Znaczy 300 węzłów prędkość, dobra. Jest 300 węzłów i nam tutaj
Jesteśmy na clamp. Tu widzimy, że ogranicznik działa, tak? Rzeczywiście EPR nie idzie dalej niż ta wskazówka pomarańczowa. Dobrze, i tak tu się prezentuje Szwecja. W zimowej scenerii. To jeżeli chodzi o wskazania pracy silnika, to też mamy temperaturę oleju, ale tutaj nie zauważyłem, żeby ta wskazówka się ruszała, więc mam wrażenie, że te wskazania temperatury oleju nie działają. Ale ciśnienie oleju działa, jest na żółtym. Tu widzimy, że temperatura paliwa nam maleje. Już mamy coś chyba minus 30 stopni. I będzie jeszcze chyba chłodniej, bo idziemy wyżej. Tak, tu mamy full flow, widzimy ile już prawie 1000 funtów paliwa żeśmy na silnik zużyli. No i dobrze, ja przyspieszę czas, żeby tutaj też jakby długo nie czekać, a włączmy sobie jeszcze mapę w przeglądarce. Jest mapa w przeglądarce. O. No i tak będzie wyglądał nasz przelot. Tutaj akurat coś mi daje jeszcze jakiś punkt. Kurde, gdzie on się ciągnie? Do pozycji 0,0 na to wygląda. Na współrzędne 0,0 jakiś punkt mi się dodatkowo robi, ale to chyba tylko feller tej mapy, mam nadzieję, że tutaj wszystko z trasą jest ok. Dobrze, zaraz wykręcimy sobie tutaj w lewo. Tak, wykręcamy. Dobrze, ja tu miałem zmianę częstotliwości. Tak, 2, 1, 2, 5. 9, 5. I request CTR. A tu jeszcze transponder możemy dać w altitude. Ok. Mamy 25 tysięcy, możemy powoli przechodzić na prędkość w machach. To jeszcze squawka sobie zmienię. Same jedynki zera. Tak, i żeby zmienić sobie teraz prędkość na machy, to wystarczy tutaj kliknąć to pokrętło prędkości. O, jesteśmy już w machach. I teraz mamy mach. Tak, mach. Mach alt, trzymanie prędkości w machach. I no taką prędkością przelotową do tego samolotu jest 0,7 chyba 2 czy 0,74. Coś koło tego, dajmy sobie 0,74. Ok, samolot wyrównuje, mamy 30 tysięcy. Tak, jest 30 tysięcy. Możemy przejść teraz tutaj na ogranicznik cruise CR. I ten ogranicznik będzie się zmienić. Dobra. Także jesteśmy teraz w trybie alt hold i ten alt nam się już, to uzbrojenie znikło, tak? Bo już jest trzymana ta wysokość. Mamy alt hold i jest nav track. Także wszystko dobrze. Także mamy naszą wysokość przelotową. McDonald's Sierra Papa Romeo Oscar Mike Bastos Con, climb and maintain 30,000 feet. No troszkę nie rozumiem, czemu on tutaj ciągle mówi, że mam się wzbijać, jak już jestem, ale no podejrzewam, że ten Red Griffin ma jakiś tam może zbyt mały bufor na jakieś tam lekkie odchylenia. Bo rzeczywiście tutaj chyba ciśnienie się mogło zmienić i troszkę się zmieniła nam wysokość. Dobrze, zmieniamy CTR. 132. 132. 95.
Channel Oscar to approach. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike request clearance to transition through the CTR airspace. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Gravella Oscar to approach. Transition through CTR airspace approved. Squawk Iden. Gravella Oscar to approach. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike CTR transition approved. Squawk Iden. No i jeszcze sporo lotu przed nami, więc przyspieszyłem czas czterokrotnie. No i tutaj właśnie często trzeba zmieniać sobie CTR na tej trasie, więc troszkę tutaj będzie tych komunikatów o zmianie trasy, znaczy zmianę częstotliwości, jeżeli chodzi o kontrolę lotów. No i możemy sobie w międzyczasie, jak nam się nudzi, ustawić sobie... No mogłbyś już tego nie mówić. Włączymy sobie lot managera i włączymy sobie lotnisko tutaj. W sumie powinno być wybrane, tak. Nasze lotnisko docelowe, tak, jest wybrane. I ustawimy sobie częstotliwość ILS-a. Będziemy podchodzili na 30. Mam nadzieję, że też tak dostaniemy. Finalnie już przy podejściu. No i tutaj częstotliwość to jest 108,9. Włączmy sobie radio, ale tu możemy też ustawić. O, możemy tu ustawić 109. Nie 109, 108. 108 i 9. Okej, okay. I pas. To jest 30, możemy sobie ustawić kurs, chociaż nie trzeba na ILS-a. A ja sobie ustawiam, to jest no nawet 3.03 dokładnie. Stawmy też sobie tutaj dla kopilota 108 i 9. Ops, za dużo. Tak, jest 108 i 9. Kurs 303, dobra. Także ILS ustawiony. Tutaj overhead panel, jeszcze się upewnię, wszystko jest dobrze. Tylko mamy pompy paliwa włączone, baterie. I tutaj mamy styczniki dla kuchni, gelej i... Mamy też styczniki dla prądu stałego i przemiennego i one muszą być tutaj open i auto i to jest ok. Także prąd nam przepływa. Mamy też emergency power, możemy sobie włączyć, ale tutaj nie ma takiej potrzeby teraz. Także sobie lecimy, jesteśmy już coraz bliżej, bo lecę na przyspieszonym czasie, więc trzeba będzie pomyśleć o zniżaniu niedługo. I tak, nasz pierwszy constraint to był chyba 7000, czy już nie pamiętam ile, czy 5000. 5000 nawet. Dobrze, to zejdźmy na 5000. Dajmy 5000. Ok, najpierw się przełączmy na vertical speed. Jesteśmy i dajmy zniżanie. Może na razie 1000 i 5000 prawym jest uzbrojone. Troszkę jeszcze zbijmy prędkość na... Na przykład 069 Macha. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Lincoln Ping Oscar to approach squawk 1110 and Iden. Lincoln Ping Oscar to approach McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike squawk 1110 and Iden.
No i dobrze, przyspieszmy może zniżanie. 1800 stóp. No widzimy, ten zielony łuczek nam pokazuje, gdzie będziemy. Znaczy kiedy będziemy, tak? Jeżeli będziemy się zniżali z taką prędkością, to mniej więcej, no, teraz w tym punkcie powinien być na wysokości 5000. No czy tak będzie, zobaczymy. I też w Danii wysokość transition level to jest chyba też 5000, więc dosyć nisko. Więc wtedy też musimy sobie ustawić ciśnienie takie, jakie jest w Kopenhadze. Dobrze, przyspieszmy jednak zniżanie. Przyspieszmy na 2800. Mogę tutaj się dostroić do częstotliwości 129 35, bo zbliżam się do przestrzeni powietrznej nowej. Dobra, dajmy request ETR. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Christian Stitt Tower, transition through CTR airspace approved. 1072. Sierra Papa Romeo Oscar Mike Christian Stitt Tower, climb and maintain 30,000 feet. Dobrze, ja tutaj jeszcze już w sumie przejdę sobie na prędkość w węzłach i tą prędkość zbijemy. Dajmy może na razie 250. Dobrze, 250. Pomóżmy mu wyhamować spoilerami. Dobra. Prędkość spada, ok? No to przed nami mamy jakieś lotnisko. Tu już jesteśmy, tak, w tym miejscu. Tu jeszcze jesteśmy nad Szwecją. Tu będziemy koło Malmo przelatywać i do Kopenhagi zaraz. Dobrze. O nie. Ruszyłem myszą. Alt-tab spowodował, że ruszyłem sobie, przyłączyłem się na sterowanie myszą. To możemy sobie wyłączyć sterowanie myszą. Tak, teraz powinienem móc, tak, mogę się przełączać, tylko włącza mi się teraz rozglądanie. Dobra. Jeżeli chcemy rozłączyć autopilota, to możemy zrobić to tutaj tym przyciskiem. On też działa. Jeżeli chcemy rozbroić automatyczną przepustnicę, to robimy to tym przyciskiem i to też działa. Zamiast na przykład tym przyciskiem. Tu mamy jeszcze z boku przyciski toga. Możemy sobie włączyć go around, przy go around albo przy starcie możemy też włączyć te przyciski, żeby przepustnica poszła w tryb toga. Także mamy tutaj też takie dodatkowe przyciski do autopilota. Dobrze, 16 tysięcy i jeszcze schodzimy.
No, może zmniejszę tutaj na 2000. No, paliwa rzeczywiście jeszcze sporo mi zostało, nawet pół baku nie wypaliłem. Więc w zasadzie mogłem jeszcze odlać tego paliwa. Dobrze, przyspieszmy trochę czas i zbliżamy się do punktu Pery. Jeszcze 3 mile morskie i będziemy jeszcze lecieli do Alm. Także myślę, że możemy tutaj to zniżanie troszkę zmniejszyć jednak, bo mamy jeszcze chyba zapas, jeżeli chodzi o dystans. Tak, tu mam jeszcze 25 mil morskich do Alm. No i wchodzimy na 10 tysięcy, zapalmy światło lądowania. Tak, mamy 10 tysięcy przekroczone. Zbijmy jeszcze prędkość, dajmy może 220. No tak, tu mam się wznosić. Ja tu już do lądowania powoli podchodzę, oni każą mi się wznosić na 30 tysięcy. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Christian Stitt Tower, you are about to leave this CTR flyker and heading to the destination to Malmo Stewart CTR at 135. No i zaraz będę na 5000, no troszkę wcześniej, ale nie dużo wcześniej, więc jest w sumie ok. Może tu sobie jeszcze przybliżymy widok. Dobrze, wyrównaliśmy na 5000. I tu już mamy 14 mil morskich i będziemy już prawie przechwytywać ILS-a. Tutaj możliwe, że już moglibyśmy się połączyć z wieżą, o, tutaj w Kopenhadze. Może na razie na approach.
Wyjdziemy na approach i... McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castro Copenhagen approach. Ok. 1072 and Iden. Już nam się to sami odezwali. Dajmy request ILS. Request ILS. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike request ILS information. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar approach. Nie lubię tego. Not approved in this CTR. Leave this CTR immediately. Castro Copenhagen approach. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Roger. No to aprobujcie mnie. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Copenhagen approach. Transition through CTR airspace approved. Squawk Iden. Dobrze. Castrop Copenhagen approach. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike CTR transition approved. Squawk Iden. No to request ILS jeszcze raz. Copenhagen approach. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike request ILS information. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Copenhagen approach. Descend to Fower 1500 feet with heading 279 or 49 miles to intercept the localizer. Cleared ILS runway 30. Dobrze, pas 30. Feet until established wind 3 Fower 0 degrees 11 knots. QNH 1017 hectopascal or 30.0 Fower inches of mercury. I 30.04. Dobra. No i tak, mamy pozwolenie. Pas 30 i... Znaczy pozwolenie na podejście. No tam mówi, żeby zejść. Ja sobie zejdę. Tu mamy na 3000. Mogę sobie zejść na 3000. I zwalniamy na 190 węzłów. Dobrze. I zejdziemy na 3000. Tu sobie uzbroiłem. Dobrze. Zejdziemy na 3000. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Copenhagen approach, turn left heading to 266. Jakieś wektorowanie dostaje, ale nie no, w sumie tak lecę, no jest okej. Okay. Dajmy już trochę klapy, sloty, klapy. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Copenhagen approach, turn left heading to 25 Fower, climb and maintain Fower 1700. No to mamy, żeby trzymać 4700. Dobrze, już polecę na 3000. Castrop Copenhagen approach, McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike turn left heading to 25. Tu mamy constrainta 3000. Localizer nam się już odezwał. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Copenhagen approach, turn right heading 303 to final runway 30, reduce speed 150 knots, contact Castrop Tower at 118.100 and report on established ILS runway. Dobrze, 30. Prędkość 150 węzłów. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike turn right heading 303 to final runway 30 reduce. Dajmy jeszcze klapy. Contact Castrop Tower at 118.100 and report on established ILS runway 30. Dobra, klapy jeszcze za dużo. Krzyczę o landing gear.
Tak, wyrównał na 3000, ok. Kontaktujemy się z Tower. Jest Tower. Dobrze, jeszcze nie będę zgłaszał ILS Establish. Dajmy teraz opcję Warlock, czyli Localizer. Mamy teraz tutaj lock uzbrojony. No i tutaj powoli nam wykręca. Będzie nam przechwytywał Localizer. Glide Slope'a jeszcze nie mamy. Ale to jeszcze chwilę. O, mamy piękny most ze Szwecji do Danii. Tu mamy Malmo. Zimową porą. I samolot tam wykręca troszkę w prawo, ok. O, załapał lokalizera. Jest glide slope, więc dajemy ILS. Jest ILS uzbrojony. I czekamy, aż go przechwycimy. Jest lock i jest glide slope, także jesteśmy na ścieżce. Dobrze, dajmy ILS established. Czemu 04? McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Tower, wind 360 degrees, 11 knots. Co? Ja ląduję na 30. Co tu się dzieje? McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike clear to land runway 0 foul left. Okej, mamy pas, tak, mamy pas. Pas w zasięgu wzroku. Mogę pozamykać już okienka. No mamy troszkę boczny wiatr tutaj, 3-5-1. Także lecimy troszkę krabem, widać to. Jest samolot przekrzywiony w prawą stronę. Landing gear jest. Czy no dobra. Podwozie w dół. Tak, wrong runway. Skąd on wziął 04 teraz? Widocznie wiatr się zmienił, nie wiem. Dobrze, mamy trzy zielone. Dajemy pełne klapy. Tutaj spoiler uzbrojony, hamulec średni uzbrojony. Tu mam uzbrojone auto go around teraz. Dajmy prędkość 140. Nie no, podejdę już do tego lądowania, nie będę odchodził. McDonnell Sierra Papa Romeo Oscar Mike Castrop Ground, you are approaching the wrong runway, landing runway is 0 power left, leave this route immediately, request approach and follow instructions.
i dajemy sobie Autoland. I mamy Autoland. Jest aktywowany, więc w zasadzie samolot posadzi się sam. Dobrze, jesteśmy na pasie 3.0. Dobrze, siedzimy. Delete, ciąg wsteczny. Jest ciąg wsteczny. Spoilery są. Autopilot wyłączyć, bo nie mogłem skręcać. Dobra. No, co jest z tym? Aha, bo mam ciąg wsteczny. Okej. To nie było, to nie był dobry zjazd. Zjedźmy sobie tutaj. Światło lądowania wyłączmy. Włączmy APU. Start pompa, start. APU idzie, dobra. Nie wiem, gdzie kołuje. Okej. Tutaj możemy rozbroić hamulce, rozbroić w off. Off. Klapy. Podnieść. Gdzie ja to kołuję? Gdzieś się tu może po prostu zatrzymamy. Sobie tutaj zjedziemy. No tu nie ma chyba budynków terminali. Mamy same rękawy. Dobrze, zatrzymani. Hamulec do góry. APU działa. Włączymy zasilanie z APU. Bleed z APU włączony, dobra. No, wylądowaliśmy, albo zmienili nam w ostatniej chwili pas. Albo Red Griffin tutaj coś zmienił mi ten pas na 0.4. Także wylądowaliśmy na złym pasie. Dobra, także tutaj wyłączony autopilot, tak, flight directory możemy wyłączyć. I możemy wyłączyć silniki, mamy APU podpięte, więc odcinamy paliwo, prawy silnik. Ok, silnik się wyłącza. I lewy silnik, silnik wyłączony. Możemy tu sobie pogasić oświetlenie. Zgaśmy tu wszystko. I tutaj zgaszone. Tutaj hydraulika wyłączmy. Może dajmy tylko pomocniczą na razie pompę. I tu przyłączymy się na takeoff. Tu jeszcze możemy wyłączyć oświetlenie. Dobra, beacon możemy wyłączyć, trójeczka i pompy paliwowe możemy wyłączyć. Tutaj dajemy off, pompę możemy wyłączyć i no, załóżmy, że wypuściliśmy ludzi, więc wszystko powyłączamy. Także tak, zasilanie off, tutaj APU bleed off, master na off, jeżeli chodzi o APU, i bateria off.
I samolot wyłączony, możemy zwolnić hamulec i klocki pod koła. Tu jeszcze miałem pompę pomocniczą, możemy też ją wyłączyć. Dobra, samolot pogaszony. Także tak wyglądał tutaj przelot MD-80, dokładnie MD-82. Ze Sztokholmu do Kopenhagi. Także całkiem fajny samolot, oczywiście, no jak dla mnie, tutaj samoloty właśnie robione przez Octala czy Lego Boya, jak właśnie MD-11 czy Airbus, to są całkiem dobre samoloty. No niestety mankament jest taki, że one jeszcze nie są dokończone, tak samo ten samolot jeszcze jest we wczesnej fazie. Tutaj jeszcze światła lądowania nie wyłączyłem. O. I jeszcze tutaj światła. Ops, o, wyłączone wszystko, dobra. Także są jeszcze we wczesnej fazie, no i pewnie jeszcze trzeba będzie długo poczekać, zanim ten samolot nabierze kształtu w pełni, tak żeby wszystkie systemy były już odwzorowane. Ale latać można, trzyma się autopilot dobrze. Też tutaj no dosyć przyjemnie się nim lata i dosyć fajny samolot to jest, więc też polecam nim sobie polatać. Można też sobie wziąć właśnie też analogowe tutaj zamiast tych wyświetlaczy, analogowe wskaźniki, jeżeli ktoś lubi bardziej old school, więc mamy dwa warianty. Także to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i do następnego razu, cześć!